Występ Ausze Gobloda w amerykańskim Mam Talent przejdzie do historii jako jeden z bardziej kontrowersyjnych. Choć nierzadko na scenie show mamy możliwość oglądania uczestników w ekstremalnych sytuacjach, ta przerosła wszelkie oczekiwania. Mężczyzna zaprezentował bowiem talent, którym było połykanie noży. Publiczność, jak i jury, nie kryło zniesmaczenia. Oceńcie sami umiejętności Bloda. Ausze Gobloda na Instagramie określa się jako walking freak show, chodzący pokaz dziwaków, tłum. Redaktor. Próbkę swoich umiejętności zaprezentował publiczności i jurorom talent show w Stanach Zjednoczonych. Sztuczka, którą wykonał, polega na połykaniu noży. Iluzjonista sprawiał wrażenie, jakby jego gardło było w stanie połknąć ostry, długi miecz. Publiczność, patrząc na zmagania uczestnika, raz po raz łapała się za głowę, a nawet odwracała wzrok od sceny. Jury amerykańskiego Mam Talent było wstrząśnięte tym, co zobaczyło. Heidi Klum przyznała, że zrobiło jej się słabo na widok artysty. Z kolei Sofia Vergara powiedziała, że zdecydowanie wolałaby nie patrzeć na performance. Najbardziej zniesmaczony występem był jednak Howie Mandel, który wyznał, że czuje, że zaraz zwymiotuje. Brytyjska i amerykańska edycja Mam Talent rzuciła światło na wiele utalentowanych osób. Pamiętacie Susan Boyle? Kiedy 47-latka stanęła na scenie brytyjskiej edycji programu Mam Talent i zapowiedziała, że zaśpiewa niezwykle trudny utwór musicalowy i dramat A Dream, zobaczyła minę politowania od jurorów. Kiedy jednak z jej ust wybrzmiał krystalicznie czysty i potężny głos, opadły im szczęki. Widownia nagrodziła kobietę owacjami na stojąco. Jej kariera od tamtej pory przeszła przez wzloty i upadki. Jak wygląda dziś? Sprawdźcie nasz artykuł pod tym adresem.